Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na kolejnym prawnym wademekum przedsiębiorcy. Dzisiaj mowa będzie o najnowszych zmianach, które zaszły w obrębie prawa pracy. Moim i Państwa gościem jest znana już Państwu Aldona Wijak-Głuszko, specjalista praktyk z zakresu prawa pracy. Być może część z Państwa też spotkało się z Aldoną w trakcie wizyty w Państwowej Inspekcji Pracy. To właśnie tutaj doradzała przedsiębiorcom. Na co dzień reprezentuje i pracowników, i pracodawców w postępowaniach sądowych dotyczących prawa pracy. I dzisiaj mówić będziemy właśnie o tych wszystkich najnowszych zmianach, które w prawie pracy się zadziały. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał pytania w trakcie szkolenia, proszę je zadawać. Na czas szkolenia oczywiście proszę o to, żebyście wyłączyli mikrofony, kamerki. Też możecie Państwo, zresztą wszyscy macie wyłączone. Prezentacja po szkoleniu. Tak, Państwo otrzymacie prezentację po szkoleniu i oczywiście będzie również dostęp, jeżeli coś Państwu umknie w trakcie szkolenia, żebyście mogli ponownie odsłuchać. Będziemy mieli nagranie tego szkolenia. Życzę Państwu miłego zdobywania nowych wiadomości. Aldona, zapraszam Cię do powodzenia szkolenia. Dzień dobry, bardzo serdecznie. To bardzo miło tutaj zaprezentowanie mojej osoby, aż urosłam prawie. Dziękuję bardzo. Powiem Państwu, że właśnie przed chwilą tutaj Macie powiedziałam, że ja już bym chciała twarzą w twarz się z Państwem spotkać, bo już dosyć mówienia do ekranu, już nie jest to dla mnie taka przyjemność, jak miało możliwość spotykania się z Państwa na szkoleniach, czy to w hotelu Gromada, czy na innych szkoleniach prowadzonych przeze mnie w różnych firmach prowadzących. Dzisiaj będzie to takie szkolenie bardziej informacyjne, dlatego że zabrałam do Państwa wszystkie nowości, które weszły już w życie przez ostatnie miesiące, bo spotkaliśmy się ostatnio chyba na początku lutego, na początku lutego, na takim szkoleniu też informacyjnym prowadzonym przeze mnie. A dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić takie zebrane zmiany dotyczące prawa pracy, które już weszły w życie i te, które nam tutaj rząd zamierza wprowadzić. I tych będzie bardzo dużo niestety. Czeka nas istna rewolucja w prawie pracy i tak naprawdę będziemy musieli chyba tutaj ostro pracować, żeby wprowadzić te wszystkie zmiany, które nam rząd proponuje w życie. Mówię tutaj przede wszystkim o tej propozycji Nowego Ładu zaprezentowanej przez rząd, w której to właśnie są też te różne projekty dotyczące zmian w prawie pracy i co się z tym wiąże też w ustawach dotyczących, tak spójnych z prawem pracy, czyli dotyczących ubezpieczeń społecznych czy też podatków. Oczywiście nad tym nie będę się tutaj rozwodzić, dlatego że to nie jest moja dziedzina i ja się tym nie zajmuję, nie param się, więc tutaj mądrzejsi ode mnie niech zabierają głos w tej sprawie. Ja Państwu przedstawię tak pokrótce informacje te najważniejsze i też zebrałam do Państwa najnowsze orzecznictwo, to, które pojawiło się w ostatnim czasie, a też dotyczy prawa pracy. Więc zaczniemy od takiego, tak jak Państwo pewnie zapoznaliście się z programem szkolenia, od pierwszego takiego podpunktu dotyczącego zwolnień z ZUS-u i postojowe tarcze 9.0. Wiemy o tym, że weszła w życie tarcza 9.0 i oczywiście wiemy o tym, że podstawa prawna tutaj to jest rozporządzenie ministra z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Tak jak Państwo i odczuliście i wiecie, że bardzo dużo zmian wprowadził ustawodawca na podstawie właśnie między innymi tarcz antykryzysowych, które
które zostały wprowadzone w życie po nastaniu, tak, na świecie, bo nie tylko w Polsce, pandemii związanej z SARS-CoV-2. I w związku z tym no, musimy, żeby dostosować nasze przepisy do obecnej sytuacji, zostały wprowadzone takie różne uregulowania prawne. Ja już Państwu wcześniej wspominałam o tych wszystkich możliwościach, jakie płyną z tarczy i na pewno zainteresowane osoby będą bardziej tutaj pogłębiały ten temat, jeżeli to będzie dotyczyło konkretnych branż, bo tak naprawdę na początku dotyczyło to wszystkich branż, a teraz Państwo wiecie, że te branże to tam jest około 60 branż, tak, jeżeli chodzi o PKD, to zostało troszeczkę jeszcze teraz w maju rozszerzone. Aczkolwiek no, jest to, trzeba spełnić tutaj przesłanki, żeby ubiegać się o taką pomoc. I pokrótce oczywiście te zwolnienia z ZUS-u i postojowe, jakie ma dotyczyć tej ostatniej tarczy, tak, która już obowiązuje, tarczy 9.0. To wiemy o tym, że od maja, od 4 maja do 30 czerwca, czyli jeszcze Państwo macie tydzień czasu, tak, na składanie, jeżeli możecie, wniosków o zwolnienie ze składek ZUS-u za marzec, kwiecień 2021, czyli za bieżący rok. I są to wnioski RDZ B7. Również tutaj, na co warto zwrócić uwagę, to zmienił się również termin na przekazywanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres, bo tutaj ten przedsiębiorca musi to zrobić również, mamy tutaj datę 30 czerwca 2021 roku, chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów. I teraz to jeżeli chodzi o zwolnienia z ZUS, natomiast jeżeli chodzi o świadczenia postojowe, to tutaj też została podjęta regulacja przez ustawodawcę, bo przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie 5 razy. I zwróćcie Państwo uwagę na zapis, na slajdzie macie Państwo tą informację na zapis dotyczący tego, iż wniosek o świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Tak naprawdę jeszcze nie ma takiego terminu. No, na razie złapaliśmy trochę oddech przed ilością zakażeń, tak, i troszeczkę się to uspokoiło. Niemniej jednak cały czas nas tutaj gdzieś bombardują media informacjami, że ta czwarta fala ma przyjść, więc też nie wiemy, co jeszcze nam przyszłość przyniesie. Tak jak wspomniałam wcześniej, żeby otrzymać pomoc, to przedsiębiorca musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD. Tutaj z tej tarczy to wynika na dzień 31 marca 2021 roku i kolejną przesłanką jest to, że przychód tej działalności uzyskany w jednym z 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40% od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku. No na pewno ten okres wzięty teraz pod uwagę w tej tarczy 9.0 jest już okresem, kiedy to znaleźliśmy się już w tych trudnych czasach pandemicznych. I na pewno tak też czytam i takie informacje w mediach są przekazywane, że coraz więcej tych jednak przedsiębiorców z określonym kodem PKD będzie mogło otrzymać tą pomoc. Więc żeby przełożyć slajd o tym, bo muszę się tutaj... O tak, dobra. Więc tak jak tutaj zakreśliłam Państwu tą informację, to należy spełnić te przesłanki zawarte w tej tarczy 9.0, aby otrzymać tą pomoc. Najważniejsze jest to, że tutaj już jest w końcu zostało to określone, ile razy można się starać o to świadczenie postojowe i jaki jest okres składania tychże wniosków. Także myślę, że o tarczy to tak pokrótce tyle. Kolejnym zagadnieniem, które chciałabym poruszyć, to jest obowiązek podania kodów zawodu do ZUS-u.
Jak Państwo zobaczycie podczas dzisiejszego szkolenia ZUS, nie wiem z czego to tak naprawdę wynika, czy z rozrostu tej struktury ZUS-u, czy, bo ZUS będzie przejmował coraz więcej takich obowiązków, które do tej pory należały do pracodawcy, oczywiście to były pracodawcy szeroko pojęte, tego pojęcia pojętego. I kolejnym tutaj no, tu obowiązkiem oczywiście pracodawcy jest podanie kodu zawodu. No tutaj ustawodawca mówi, że jest to spowodowane tym, że po prostu będzie no, tutaj dla statystyki, tak, dla prowadzenia statystyki przez ZUS, przez sprawdzenie tego, i które zawody najczęściej i w jakim okresie najczęściej chorują, tak, osoby parające się jakimś tam zawodem, które najczęściej chorują, więc dla statystyk prowadzonych przez ZUS będzie to istotne. Oczywiście podstawą do tych zmian jest ustawa, znowu jak Państwo widzicie, dotycząca cały czas pandemii, tak jak widzicie Państwo, ile tych zmian, czego przyczyną jest pandemia, wchodzi nam w życie i musimy się tutaj cały czas na bieżąco doszkalać, żeby wiedzieć, co się dzieje. Więc ta ustawa z 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła tą istotną zmianę w zakresie ustawy z 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych. I te przepisy oczywiście będą obowiązywały od 16 maja. Pracodawca musi informować ZUS na jakim konkretnym stanowisku zatrudnia pracowników, i to zgłoszenie musi oczywiście być zawarte w formie 6-cyfrowego kodu zawodu. Te informacje również są zawarte wraz z tym aktem prawnym zmieniającym. I jeżeli chodzi o zapis dokładny, jak brzmi ten przepis mówiący o tym obowiązku pracodawcy, to proszę zwrócić się Państwo uwagę na wydłuszczenie. Tutaj mamy, że zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawierać będzie w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej. Dane, o których mowa w artykule 35 ustęp 1 punkt 1, czyli nazwisko, imiona, data urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, i wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe, miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe, miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe, miejsce pobytu i adres zamieszkania. Dla nas tutaj najważniejszą zmianą jest oczywiście ten kod wykonywanego zawodu, bo taki obowiązek został nałożony przez ustawodawcę. I tutaj oczywiście też pojawiły się nowe druki. Też również Państwu na prezentacji zawarłam taką informację dotyczącą tych druków, tak, że one są to nowe druki ZUS-ZUA i ZUS-ZZA. I w druku ZUS-ZUA kod wykonywania zawodu będzie umieszczany w bloku 10 bądź X, tak, w polu numer 01. Natomiast w druku ZZA kod wykonywanego zawodu będzie umieszczony w bloku 5, pole numer 02. To są takie informacje, które już na pewno Państwo stosujecie, jeżeli zajmujecie się, jeżeli z zadań powierzonych przez pracodawcę Państwo się zajmujecie tutaj ZUS-em, tak, spotkami ZUS-owskimi i zgłaszaniem tutaj do ubezpieczenia społecznego, aczkolwiek jak Państwo zobaczycie, będą nowe zmiany, które powodują, że będziemy mieli troszeczkę mniej tychże obowiązków, więc jeżeli chodzi tutaj o ten obowiązek, to należy o tym pamiętać.
Kolejnym takim zagadnieniem, które chcę poruszyć, jest problem polegający na tym, że nie do końca wiemy, jak stosować, ponieważ wiecie Państwo, że 1 stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące prowadzenia akt osobowych, tak? I tutaj też zapisy kodeksu pracy, jak ktoś z Państwa był na szkoleniu prowadzonym tam chyba we wrześniu przed zmianami. Przeze mnie, to mówiłam tam Państwu o tym, jakie zmiany wejdą w życie dotyczące prowadzenia dokumentacji, żeby mamy tutaj możliwość prowadzenia dokumentacji w formie papierowej bądź elektronicznej i co jest ważne, ja, to jest moja opinia oczywiście, że pracodawca nie jest zobligowany do tego, żeby dostosować tą dokumentację bądź papierową, bądź elektroniczną do jakiegoś terminu. Mamy wybór i tutaj ustawodawca nam nie nakazał w jakimś tam terminie, mimo to, że idzie wszystko, ta cyfryzacja idzie do przodu i wszystko już jest w formie tej elektronicznej, chcemy mieć dostęp do wszystkich informacji, to mimo wszystko ustawodawca nie zapisał w kodeksie pracy takiego terminu, że pracodawcy wszyscy zobligowani będą do prowadzenia elektronicznie dokumentacji. Natomiast jeżeli już mówimy o tej dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej, to musimy zwrócić uwagę na coś takiego, co się nazywa podpisem kwalifikowanym, tak? I musimy się w niego zaopatrzyć, tak? Mam na myśli tutaj sytuację przechowywania elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Tutaj wypowiedziało się z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii w stanowisku na podstawie tutaj tych wszystkich problemów, które się pojawiają w związku z pracą zdalną. Tak? Wiemy o tym, że coraz częściej dochodzi do tego, że chcemy przekazać pracownikom oświadczenia woli. Mam na myśli tutaj oczywiście oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w formie elektronicznej, bo pracownik pracuje zdalnie i tak naprawdę się z nim nie widujemy. Nie mamy do niego dostępu. Wiemy o tym, tu przypominam Państwu zapis tarczy antykryzysowej dotyczący tych doręczeń, tak, że podczas stanu epidemii w naszym kraju te doręczenia nie mają się tak samo, jak miały przed pandemią. Więc tutaj też musicie Państwo o tym pamiętać, tak? I jeżeli chodzi, wiemy o tym, że jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę, to oświadczenie jest składane na podstawie artykułu 30. Tak? W artykule 30 kodeksu pracy zawarte są sposoby rozwiązania umowy o pracę i w tymże artykule również, ja zawsze mówię, że to jest podstawa do, ten artykuł to jest podstawa do prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy, bo często pracodawcy mają problem z tym, co wpisać w miejscu podstawa i tryb rozwiązania stosunku pracy. No otóż trzeba właśnie zawrzeć ten artykuł 30, paragraf pierwszy z odpowiednim podpunktem, tak, w zależności od tego, czy będzie to sposób rozwiązania umowy za porozumieniem stron, czy będzie to oświadczenie woli jednej ze stron i tu trzeba zawsze wpisać informacje, czy to jest pracodawca, czy to jest pracownik, tak? Kto złożył to oświadczenie woli. Natomiast tenże artykuł 30 też zawiera tutaj informacje dotyczące, jak liczymy okresy. To oczywiście mówię już tak Państwu tylko powtórkowo, gdyby ktoś z Państwa no może nie pamiętał tego, więc tak powtórkowo, no nie da się prowadzić, śmiałam się ostatnio na szkoleniu, że nie da się prowadzić szkolenia z czasu pracy, nie mówiąc o umowie o pracy i o elementach umowy o pracy, tak samo tutaj, czy z wynagrodzeń, tak samo tutaj też nie da się tylko poprowadzić to w ten sposób, żeby nie nawiązywać do tych elementów, które są związane z oświadczeniem woli. I tenże właśnie artykuł 30 zawiera również sposób, tak, rozwiązania umowy o pracę.
Tutaj ustawodawca nam wskazuje, ja też Państwu to podkreśliłam, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, tak? Tutaj nawet jeżeli mówimy o jakimkolwiek rozwiązaniu umowy o pracę, to forma pisemna jest konieczna, tak? Ale no i właśnie, i pojawia się tutaj problem, tak, tej formy pisemnej, formie elektronicznej. Jeżeli dojdzie do złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej, to musi ono być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i to wtedy będziemy to mogli traktować na równi z oświadczeniem złożonym w formie tradycyjnej. Jeżeli nie będzie takiego podpisu, no to musimy dokonać złożenia oświadczenia woli w tenże sposób, że wysyłamy mailem, ale również za tym musimy wysłać za potwierdzeniem, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, tak, w formie pisemnej. Więc tutaj, żeby uniknąć takiej sytuacji, to może to być w ten sposób również dokonane. I to oczywiście ten artykuł 30 wiąże się ściśle z artykułem 78 kodeksu cywilnego, bo tak jak Państwo wiecie, że jeżeli nie jest coś wyjaśnione w kodeksie pracy, to przez artykuł 300 kodeksu pracy przechodzimy do kodeksu cywilnego, tak? I tutaj możemy sobie znaleźć wyjaśnienie tejże sytuacji, bo w artykule 78 z indeksem 1, paragraf 1 kodeksu cywilnego czytamy, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. I następnie paragraf drugi mówi nam o tym, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne oświadczeniu woli złożonym w formie papierowej. Czyli mamy tutaj możliwość rozwiązania. Momencik, bo tutaj mogę teraz odpowiedzieć na to pytanie, mamy pytanie, czy jeżeli rozwiązanie umowy o pracę następuje z artykułu 30 paragraf 1 punkt 1, to w świadectwie trzeba podać w związku z jakim artykułem, na przykład artykuł 52. Jak najbardziej, no, punkt 1 to jest akurat porozumienie stron, tam będzie, byłoby trzeba tutaj wskazać, jeżeli chodzi o 52, to mamy już otwieram sobie kodeks. Paragraf 1 z indeksem 1 to jest, znaczy punkt 1 to jest na mocy porozumienia stron, a dwójeczka była bez zachowania okresu wypowiedzenia, a trójeczka bez zachowania okresu wypowiedzenia. Tak, i tak jest najczęściej w orzecznictwie, spotkacie się Państwo z różnymi stanowiskami, ale najczęściej i wiem, że tak to wygląda, jeżeli chodzi o inspekcję pracy też. Zazwyczaj się pisze, że w związku z artykułem 52, tak, bo chociaż jeżeli Państwo napiszecie, że jest to przez pracodawcę, no to wiemy o tym, że tutaj, jeżeli to oświadczenie woli jest złożone przez pracodawcę, to wiemy o tym, że no, jest to bez wypowiedzenia, jest to 52, ale musicie Państwo wiedzieć, że również będzie to 53, więc tak, czyli to rozwiązanie, jeżeli jest pracownik tam choruje, tak, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z artykułu 53 w sytuacji, kiedy pracownik jest na przykład na zwolnieniu lekarskim 182 dni i później ma 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego i po tym czasie pracodawca może, i tu od razu mówię, podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, podając oczywiście przyczynę, tą długotrwałą nieobecność z powodu choroby. Ale dopiero po tym czasie, po tych 3 miesiącach, nie może tego uczynić dzień wcześniej, czy tam kilka dni wcześniej. Zawsze tutaj ostrzegam, że lepiej wstrzymać się, poczekać te 2-3 dni, to nic nie kosztuje pracodawcę i tak będzie musiał rozliczyć się z pracownikiem, chociażby z urlopem, bo tak jak wiemy, że za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownik nabywa prawo do urlopu i czyli jeżeli jest niezdolny do pracy z powodu choroby bądź też świadczenia rehabilitacyjnego, to również nabywa prawo do urlopu. Także tutaj to na to również zwracam Państwu uwagę i w tym momencie też taki zapis jest zgodny z przepisami, jest jasny dla pracodawcy, jest jasny dla pracownika,
I jest też ważne, jest też ten zapis jest ważny też dla instytucji, do której później pracownik się udaje, tak? Czy to będzie do ZUS-u, czy będzie udawał się również do Urzędu Pracy. Tak? Taka informacja jest ważna, bo tam przedstawia przede wszystkim nie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, przedstawia przede wszystkim świadectwo pracy. To jest dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę, więc to tutaj ma to bardzo wielkie znaczenie. To myślę, że chyba odpowiedziałam tutaj na pani czy państwa pytanie tak dotyczące tego zapisu. I jeszcze a propos świadectwa pracy, to tak szybko tylko powiem, najnowsze informacje tutaj gdzieś przeczytane przeze mnie. Pracownicy pytają, ostatnio zwracają się z pytaniem takim dotyczącym tego, czy na świadectwie pracy czy na świadectwie pracy mamy coś jeszcze, Madzia? A nie, dziękuję, dobrze, okej. Na świadectwie pracy trzeba zawrzeć informację o tym, że został wypłacony ekwiwalent za urlop. I jak na to, akurat to po kontrolach inspekcji pracy, jak na to zwracają uwagę inspektorzy pracy. Otóż w tym podpunkcie dotyczącym wpisania informacji dotyczącej tego urlopu, który wykorzystał pracownik zatrudniony u danego pracodawcy przed rozwiązaniem stosunku pracy, musimy wpisać oczywiście kwotę, nie kwotę, tylko ilość wykorzystanego urlopu. No jest to istotne dla dalszych uprawnień z tytułu zatrudnienia u innego pracodawcy, więc tutaj, jeżeli Państwo wpiszecie taką informację, to nie musicie zapisywać tego, że został wypłacony ekwiwalent pieniężny. Takiego zapisu nie ma teraz po tych nowych zmianach, takiego obowiązku nie ma, żeby wpisać. Dla nas istotne jest to, żeby pracownik nie miał już roszczeń w stosunku do pracodawcy. Owszem, najczęściej jest tak, że dla pracownika ta informacja jest istotna, no bo pracownicy lubią mieć wszystko dobrze i jasno opisane, że otrzymali takowe świadczenie, które im się należało, czyli ten ekwiwalent za urlop. Więc nie ma tu błędu, jeżeli będzie wpisana odpowiednia kwota, tak, razem z tą kwotą, ja dzisiaj z tą kwotą. Nie ma to znaczenia, czy będzie to wpisana ta ilość dni, do których był uprawniony pracodawca, żeby się rozliczyć z pracownikiem. Czyli musi być to zawarte. Natomiast jeżeli Państwo wpiszecie, że za tyle i tyle dni zostało udzielone urlopu, a za resztę, za ileś tam, nie wiem, 5 dni na przykład, został wypłacony ekwiwalent, to też nie jest błędem, tak? Więc to tutaj z takiego ostatniego szkolenia inspektorów pracy tutaj mogę Państwu to również odpowiedzieć. Dobra, bo tu się rozgadam o świadectwie pracy, a tu inne informacje Państwa mam przygotowane. I wracamy do tego stanowiska, tak? Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Jeżeli chodzi o to stanowisko, ktoś chyba czeka na program. To jeżeli chodzi o to stanowisko, to zostało ono, informacja brzmi następująco, tak, że jeżeli zgodnie ze swoim wyborem pracodawca prowadzi na przykład całość dokumentacji pracownika w postaci papierowej, to w przypadku na przykład wypowiedzenia pracownikowi umowy dokonanej właśnie w formie tej elektronicznej, oczywiście w rozumieniu kodeksu cywilnego, to te dokumenty muszą zawierać oświadczenie woli pracodawcy i po przekształceniu jego postaci na papierową powinna zostać dołączona do pozostałej dokumentacji papierowej i w takiej postaci być przechowywana. Oczywiście te przepisy nie zobowiązują pracodawcy do dalszego równoległego przechowywania tego dokumentu w postaci pierwotnej, to jest elektronicznej. Takie zdanie zostało zawarte w tym najnowszym stanowisku Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, więc mamy tutaj już wyjaśnioną sytuację co do tych oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej, opatrzonej tym podpisem, tym podpisem, tak, kwalifikowanym podpisem.
I myślę, że tutaj no, to było do tej pory różnie traktowane i również różnie było to też opisywane przez komentatorów w komentarzach do kodeksu pracy, a to stanowisko chyba tutaj uregulowało to spojrzenie na tą tematykę i teraz już chyba nie będzie z tym, że problem, tak? Mamy też jeszcze regulację zawartą w kodeksie pracy w artykule 94 z indeksem 8, paragraf 3 kodeksu pracy, w którym to jest mowa o tym, że właśnie o tym, co zostało zawarte, czyli tak naprawdę ministerstwo powieliło treść artykułu 94 z indeksem 8 kodeksu pracy, jeżeli chodzi o to sporządzanie wydruku konkretnego dokumentu i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą zmianę. I teraz przejdziemy do tematu, który jak tutaj wcześniej ustalałam, ustalałam z panią Magdą, dotyczącego zmiany definicji pracownika. Jak mówiłam, to pani Magda robiła wielkie oczy, że takie tutaj informacje przekazuje. No nie jest to mój wymysł, a już państwu tłumaczę, dlaczego tak mówię o tej zmianie definicji pracownika, bo sama definicja może jeszcze nie będzie aż taką rewolucją, ale jak będziemy musieli ją zastosować do obecnie obowiązujących przepisów kodeksu pracy, no to będą pojawiać się problemy. No ale od początku. 2 kwietnia bieżącego roku oczywiście do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy oraz ustawy o prawo przedsiębiorców, który ma na celu tutaj uregulowanie statusu osób, które długotrwale wykonują pracę tak na rzecz jednej firmy i oni dokonują tego, oczywiście wykonują tą pracę na podstawie najczęściej umowy cywilnoprawnej i też będzie to miało znaczenie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. I zgodnie z zapisem obecnie obowiązującego kodeksu pracy z artykułu 2, tak, wynika, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia sensu stricte ze stosunkiem pracy. Tak? Jest nawiązanie do artykułu 22 kodeksu pracy, w którym jest mowa o tym, co to jest ten stosunek pracy, że ze stosunek pracy tak jest to, zobowiązuje się na tej podstawie zobowiązuje się pracownik do świadczenia pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierunkiem, a pracodawca ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za świadczoną pracę. I tu dalej można by było nawiązywać do artykułu 85 kodeksu pracy, że wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną i tak dalej. I jeżeli mielibyśmy tutaj mówić o zmianie tego przepisu, tak artykułu 2, to myślę, że należałoby tutaj też to rozszerzyć o to, iż no faktycznie te osoby, które świadczą zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, no to w tym stosunku pracy, w tej definicji stosunku pracy bardzo no jest to takie źródło prawie że spójne, tak? Bo jest dużo tych elementów, bo świadczą, no oczywiście nie ma tego najczęściej elementem tym takim podważającym, że nie jest to umowa o pracę, jest to, że nie świadczą tej pracy pod kierunkiem osoby danej. Ale tak umówmy się, że w praktyce to wiemy, jak to wygląda, tak? Jeżeli ktoś jest zatrudniony w sklepie, no to trudno, żeby nie świadczył pracy pod kierunkiem jakiegoś kierownika czy osoby nadzorującej, bo no, nie jest ten sam, czy tam w magazynie, tak, do składania najczęściej są zatrudnieni
młodzi ludzie do rozkładania towarów w magazynie, tak, do pakowania i tak dalej. No przecież to też wszystko się odbywa w praktyce w takich warunkach, że można by było udowodnić, że jest to jednak stosunek pracy. Ale no, nie o tym dzisiaj chciałabym tutaj Państwu mówić. Jaka jest propozycja tejże zmiany, tak, czyli ten projekt ustawy mówi o tym, że ma to brzmieć następująco. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, czyli ten zapis do tej chwili obowiązujący zostaje, a także w zakresie regulowania niniejszą ustawą osoba, i zaczyna się tutaj już nowość, tak? Osoba świadcząca pracę na podstawie innej niż umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonują pracę osobiście na stałe, i tu patrzcie Państwo, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę. Zastanawia fakt, jak to ustawodawca będzie próbował przy przypadku tych osób obliczyć. No, przy tych wykonujących zlecenie wiemy o tym, że tam mamy godziny, to wpisujemy, no to jeszcze jest to, jesteśmy w stanie to w jakiś tam sposób obliczyć, natomiast dla innych osób to będzie to na pewno bardzo trudne i skomplikowane. No ale taka informacja już wpłynęła i zwróćcie Państwo uwagę, na kolejnym slajdzie macie informację, że ustawa miałaby wejść w życie już za pół roku, czyli z dniem 1 stycznia 2020 roku. To dopiero będzie rewolucja. Dlatego że no, wiemy o tym, że ustawodawca cały czas dąży do tego, żeby zatrzeć granice pomiędzy prawem pracy i prawem cywilnym, szczególnie chodzi o te wszystkie umowy, tak zwane umowy śmieciowe, tak, żeby te osoby, które są zatrudnione na podstawie tych umów cywilnoprawnych, żeby również miały uprawnienie, bo jak wiecie Państwo, że przecież te osoby nie mają ani prawa do urlopu, tak, ani do przerwy. No chyba, że coś takiego sobie uregulują w treści obowiązującej strony umowy. Natomiast z punktu widzenia prawnego nic takiego im nie przysługuje. No i te oczywiście tu ustawodawca w tym projekcie zakłada, że jeżeli wszystkie wymienione warunki zostałyby spełnione, czyli stałość i długość umowy, czyli te minimum 6 miesięcy, i tu ustawodawca nie mówi o wszystkich umowach, tych umowach o pracę, które zostaną, czyli ten początek tego zapisu zmiany, które mieliśmy tutaj na samym początku, na poprzednim slajdzie, już mam Państwu wracam, ale ta długość ma dotyczyć tych umów cywilnoprawnych, tak? Następnie musi być osobisty charakter pracy, wymiar czasu pracy nie mniejszy niż połowa. I to te osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, samozatrudnienia oraz współpracujące w ramach tzw. umów B2B uzyskałyby status pracownika, zyskując uprawnienia urlopowe oraz ochronę ze stosunku pracy. No i tutaj się na pewno zaczynają schody, jeżeli chodzi o tą ochronę ze stosunku pracy, bo ustawodawca nie wprowadza kolejnych zmian dotyczących na przykład tych uprawnień urlopowych. Czy mamy do czynienia jeszcze chociażby z odprawami, tak, pieniężnymi, jeżeli firma zatrudnia powyżej 200 osób, tak, mamy do czynienia tutaj z tak zwanymi zwolnieniami grupowymi, mamy do czynienia z odprawami na wypadek śmierci pracownika, tak? Czy to wszystko będzie również obowiązywało i kto będzie pokrywał koszty tego, bo to w tym momencie również czy wszystkie firmy, jeżeli ta osoba świadczy usługi dla kilku firm, to kto będzie tutaj pokrywał koszty tych urlopów, tych bądź tych wszystkich innych świadczeń, które należą się pracownikowi w związku ze stosunkiem pracy. Tak daleko ustawodawca nie poszedł w związku z tym. Myślę, że to po prostu, tak jak przeczytałam w artykule dotyczącym tych zmian, że po prostu te regulacje są wprowadzone do kodeksu pracy tylnymi drzwiami i trzeba tutaj bardzo zachować zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o to, bo no nie wiem, czy powinnam takie tutaj słowo powiedzieć, ale dużo firm no, będzie miało chyba problemy finansowe, żeby zrealizować te zapisy, więc tutaj
ta definicja pracownika i zmiana tej definicji pracownika no nie jest jakąś tutaj wielką zmianą, jeżeli tak na to popatrzymy, tak, patrząc na tą definicję, ale jak się zagłębimy w całą tą procedurę, wiedząc o tym, co się pracownikowi należy, no to myślę, że tutaj powstają schody, powstają problemy dotyczące tego, w jaki sposób to dalej realizować. Tutaj myślę, że warto będzie pewnie no, słuchać, być uważnym i czekać na te zmiany, które mają wejść w życie już w styczniu, czyli muszą być one no, ogłoszone już niebawem. Zobaczymy, co nam życie pokaże, no i jaki będzie dokładnie zapis tej definicji pracownika. Dobra. Kolejne zagadnienie, które pojawia się może już jest wyjaśniane wielokrotnie, ale pojawia się, ja też tutaj zwracam uwagę na treści dobierane do tych szkoleń, z pytań, które do mnie trafiają podczas szkoleń i wiem, z czym się Państwo tutaj borykacie, dlatego też taką informację również tutaj Państwu chciałabym przekazać. Pojawiają się problemy w przypadku no, liczenia kwarantanny i izolacji do tych 30 dni niezdolności do pracy, po których pracownik winien udać się na badania lekarskie. Tak? I zwróćcie Państwo na zapis, jaki pojawia się w artykule 229 paragraf 2, mówi o tym, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, natomiast w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą musi pracownik podlega badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Jest to w tej sprawie, ponieważ pojawiły się wątpliwości, jak to liczyć, czy kwarantannę zaliczać do tego, czy i okres izolacji. Czyli pamiętacie Państwo, na poprzednich szkoleniach mówiłam Państwu, co to jest ta kwarantanna, co to jest izolacja, czyli izolacji są podlegają osoby, które są zarażone tak, wirusem COVID-19, natomiast na kwarantannie zostają poddane osoby, które miały styczność z osobą zarażoną, czyli tak naprawdę one nie są chore, tak? Nie, i ta mimo wszystko, że mają prawo tutaj do zasiłku chorobowego, to powstało pytanie, czy te osoby również należy kierować na te kontrolne badania lekarskie, czy też nie. I w tej sprawie wypowiedziało się również Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii i w swoim stanowisku z 26 stycznia 2021 roku, w tym to stanowisku ministerstwo wskazało, że okres pracy pracownika w tym momencie, kiedy pracownik jest na izolacji, ale świadczy pracę zdalną, czyli musimy tutaj jeszcze zwrócić uwagę, bo wiemy, że koniec listopada, początek grudnia zmieniły się przepisy z tarczy antykryzysowej dotyczące tego, że możemy pracować, świadczyć pracę podczas przebywania na kwarantannie bądź izolacji, oczywiście pracę zdalnie. Więc w takiej sytuacji, jeżeli ten nasz pracownik będzie przebywał na izolacji i świadczył pracę zdalną, to ten okres nie powinien być wliczany do okresu niezdolności do pracy, tak? Czyli nie będzie tutaj miało zastosowanie ten artykuł 229 paragraf 3, czyli nie będziemy musieli kierować tego pracownika po powrocie do pracy na badania kontrolne. Natomiast inaczej się ma sytuacja, kiedy on nie świadczy pracy, tak? Czyli jest na izolacji, ale nie świadczy pracy zdalnej. W takim przypadku ten okres będzie się zaliczał do okresu niezdolności do pracy, no bo może być to też ta izolacja w warunkach szpitalnych na przykład, tak, czy tam w izolatorium i wtedy ten pracownik nie będzie świadczył pracy zdalnie i w tym okresie będzie podlegał restrykcji artykułu 229 paragraf 3 kodeksu pracy. Natomiast inaczej jest z kwarantanną. Tak jak już powiedziałam wcześniej, że kwarantanna nie jest
nie jest tutaj uznawana, że pracownik przebywając w tym okresie na kwarantannie jest niezdolny do pracy z powodu choroby, tylko po prostu z powodu styczności z tą osobą zakażoną, czyli tak naprawdę czeka na to, czy coś się wydarzy, czy nie wydarzy. I więc kwarantanna nie jest traktowana jako niezdolność do pracy, zdaniem oczywiście ministerstwa i nie ma tutaj znaczenia, czy będzie wykonywał pracę zdalną, czy też nie. Ją obliczało do tego okresu 30 dni. Także to stanowisko należy, żeby, dobrze by było, gdybyście Państwo też sobie tutaj wraz z pojawieniem się ozdrowieńców, tak, i możliwością osocza dla osób chorych, ustawodawca tutaj uregulował nowe uprawnienia dla pracowników, gdyż już na pewno nie chciałbym i mam tutaj strasznie jakiś dziwną wiatr. Ktoś się przyjeżdża chyba, no? Możemy to sprawdzić, dziękuję bardzo. Przepraszamy, ale... O, teraz już jest, dobrze. Już, dobrze. Czyli wracając do tych nowych uprawnień pracownika, wiemy o tym, że ustawodawca także w styczniu uregulował 2 dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi, w tym osocza po chorobie COVID-19, tak? Czyli mają pracownicy 2 dni na zwolnienia oczywiście płatnego od pracy, ale ten przepis, ponieważ też się spotkałam z taką interpretacją, że on będzie obowiązywał na stałe, niestety nie, bo ten zwiększony wymiar zwolnienia przysługuje tylko w czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii. Tak, taki zapis jest w akcie prawnym, w związku z tym on przysługuje tylko do momentu zakończenia. Oczywiście, jeżeli sobie ustawodawca, jeżeli zmieni tenże zapis, no to będzie to obowiązywało już na stałe. Natomiast w tej chwili wiecie Państwo, że wcześniej było to na czas oddania, tak, krwi w tym punkcie krwiodawstwa. Natomiast teraz, bo pytano, były pytania różne, czy na jeden dzień, czy jaką ilość, czy należy się cały dzień. Więc tam zapis, pamiętajcie Państwo, że w tym rozporządzeniu, tak, o sposobie usprawiedliwienia nieobecności pracy, dotyczył czasu na oddanie krwi, tak? I tutaj ustawodawca w styczniu 2021 roku ustalił to dopiero w takiej formie, jaka obowiązuje na chwilę obecną, czyli 2 dni zwolnienia od pracy. I to są wszystkie te zmiany, które weszły w życie i one obowiązują, oczywiście tutaj oprócz tej zmiany dotyczącej definicji pracownika. I teraz chciałabym przejść do projektu i propozycji zmian w prawie pracy dalszych, te, które się również wiążą, dlatego tak to tutaj rozłożyłam na dwie części. Tutaj będziemy mieli do czynienia z kolejnymi zmianami, które są powiązane ze zmianą definicji pracownika. Zwróćcie Państwo sobie uwagę tutaj na to, że jeżeli dojdzie do wprowadzenia tychże zmian, to również ustawodawca ma kolejne propozycje. Do Sejmu tutaj trafił projekt dotyczący tego, żeby dotyczący dalszej nowelizacji kodeksu pracy w sprawie zaliczenia okresu prowadzenia działalności do stażu pracy. Wiemy o tym, że do tej pory, jeżeli ktoś prowadził nawet i 20 lat działalność gospodarczą i rozpoczyna zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to ten okres tych 20 lat nie będzie mu się wliczał do uprawnień urlopowych, do stażu pracy, tak? Nie będzie to miało znaczenie dla tych wszystkich uprawnień z tytułu posiadania statusu pracownika.
I właśnie według tego nowego projektu pracodawca będzie zobowiązany do wliczenia poprzednio zakończonych okresów. I tutaj są dwie propozycje. Okresów, kiedy ta prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, do okresów, od których zależą świadczenia bądź uprawnienia pracownika. I to do stażu pracy byłyby wyliczone tylko te okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne. Czyli tak naprawdę te wszystkie okresy prowadzenia działalności gospodarczej, no to każdy z nas jest zobowiązany do opłacenia tych składek i jeżeli je płaci, no to będzie mógł się w przyszłości ubiegać o to, żeby one zostały zaliczone do stażu pracy. Taką informację również tutaj nam przekazał rząd takie prace również trwają. No to się oczywiście wszystko, tak jak Państwu mówiłam, właśnie wiąże z tymi zmianami, z nowelizacją kodeksu pracy i ustawy o prawo przedsiębiorców, tak? Czyli tutaj też w tym kierunku idą zmiany. Kolejna zmiana, wiemy o tym, że cały czas trwają prace, trwają różne zmiany dotyczące tego pracy zdalnej, zapisu dotyczącego definicji pracy zdalnej i wszystkich tych uprawnień, które i obowiązków, które wynikają z tej instytucji pracy zdalnej. Już praca zdalna pojawiła nam się w tej tarczy antykryzysowej 1.0. Pamiętacie Państwo, że już w marcu, tak? Ten zapis był bardzo taki króciutki, tak, że pracodawca może powierzyć pracę zdalną pracownikowi i tam za dużo nie było tych informacji podanych. Dopiero tak naprawdę w tarczy 4.0 ustawodawca zajął się tą pracą zdalną, już tam określił narzędzia, określił sposób ewidencji czynności pracy zdalnej, tak, określił ten, w jaki sposób ma być, jaka forma jest tej, jakie muszą być przesłanki spełnione przez i pracownika, i pracodawcę, żeby doszło do polecenia tej pracy zdalnej. I no już jesteśmy na takim etapie, że wiemy i czekamy. Myślę, że gdzieś tam koniec września takie są pokusy, takie są pomysły, żeby wprowadzić już ten zapis dotyczący pracy zdalnej. Dlatego też cały czas trwają różne rozmowy dotyczące nad tym projektem tej ustawy, tak? I tutaj znowu Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przygotowało zmiany, które mają wprowadzić właśnie zasady wykonywania tej pracy zdalnej i uelastycznić przede wszystkim możliwość wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy. Z tego, co mi mówią uczestnicy szkoleń, które prowadzę, bądź no, też znajomi przedsiębiorcy i firmy, z którymi współpracuję, to ta praca zdalna chyba pozostanie z nami na stałe, bo w niektórych zawodach się ona sprawdza bardzo dobrze i w związku z tym no, jest to i pracownicy są zadowoleni i są to też mniejsze koszty dla pracodawcy, tylko czekamy na to, żeby to wszystko zostało dobrze uregulowane w przepisach kodeksu pracy, żeby pracodawca i pracownik wiedział, jakie ma prawa, jakie obowiązki, jakie świadczenia finansowe z tego tytułu należą się obydwu stronom. Także na to czekamy. Jeżeli chodzi o projekt tego zapisu, tak, to wiemy o tym, że on jest już na etapie konsultacji i tutaj zgodnie z projektem praca zdalna została określana jako praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. To będzie, taka jest propozycja pracy zdalnej. Co do tego zapisu tutaj nie ma wątpliwości, natomiast wątpliwości będą pojawiały się co do zgody, bo najpierw był zapis dotyczący tego, że ma być wymagana zgoda pracownika, teraz już jest to inna propozycja.
Te uzgodnienia dotyczące tej pracy zdalnej będą mogły nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę, czyli zwróćcie Państwo uwagę, czyli już tu ustawodawca mówi, że na samym początku zatrudnienia pracodawca może od początku już zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, gdzie jej świadczenie będzie wykonywane zdalnie, tak? Bądź też ustawodawca daje możliwość, że w trakcie zatrudnienia, jeżeli się wydarzą jakieś okoliczności, no chociażby tak jak w obecnej chwili, tak, jesteśmy w tym okresie pandemicznym, pandemii, no to w tym czasie również w trakcie zatrudnienia będzie mógł polecić taką pracę zdalną i to może być oczywiście już uregulowane i zarówno tak jak już mówiłam, przy zawieraniu umowy, jak i w trakcie zatrudnienia. Następnie wymiana pism, informacji czy wniosków i oświadczeń między pracodawcą a zatrudnionym będzie mogła odbywać się wyłącznie online. Mamy też tutaj taką informację i zwróćcie Państwo uwagę na to, że tutaj ustawodawca znowu nie określił, czy będzie to wymagane podpisem kwalifikowanym, czy nie, dla ważności różnych informacji, bo tu jest mowa o tym, że wymiana pism, informacji czy wniosków i oświadczeń między pracodawcą, czy pod pojęciem tutaj oświadczeń i wniosków będzie się kryła ta informacja dotycząca tego, że jeżeli to będzie w formie elektronicznej, to powinien być taki podpis kwalifikowany złożony, czy jeżeli to będzie zapis dotyczący tego, że jest to wyłącznie praca zdalna, to takiej informacji, to tego podpisu nie będzie trzeba używać. No, takich wyjaśnień jeszcze nie ma, więc no to też tutaj od razu no ja tutaj widzę jakiś w tymże problem. Kolejnym etapem dotyczącym tej pracy zdalnej jest kontrola pracownika podczas pracy zdalnej, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, że w poprzedniej wersji tego kodeksu, tej nowelizacji oczywiście kodeksu pracy, pracodawca miał prawo kontrolować tego pracownika w miejscu jego świadczenia za uprzednią zgodą pracownika, czyli pracownik musiał wyrazić zgodę na to, żeby ten pracodawca no, tam przybył i skontrolował, w jaki sposób pracownik świadczy pracę, czy ma warunki do tego, żeby świadczyć pracę, czy tylko oświadczył po prostu, że spełnia warunki, a tak naprawdę nie do końca jest tutaj informacja ta prawdziwa. Więc do tej pory taka wersja projektu była i teraz pojawia się znowu nowy zapis o zgodzie pracownika, tak, w którym nie ma już zgody pracownika. I ten zapis brzmi następująco, że pracodawca ma prawo w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika przeprowadzać kontrolę wykonywania tej pracy poprzez pracownika. Czyli nie ma tutaj mowy już o zgodzie i jest wręcz zapis taki no, tutaj obligatoryjnego, tak, że ma prawo, czyli w każdym czasie po prostu może dokonać tej kontroli. Ale ustawodawca tutaj zwraca uwagę, że ten sposób prowadzenia kontroli pracy zdalnej oczywiście, nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób, ani utrudniać korzystanie z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. No bo wiemy o tym, że jeżeli pracownik pracuje w domu, w miejscu, gdzie przebywają jego współdomownicy, no to też nie byliby pewnie szczęśliwi, żeby nagle pracodawca wchodził i zaglądał w ich, nie wiem, miejsca, w których odpoczywają, śpią czy jakieś inne czynności swoje prywatne wykonują. Więc ta regulacja, ten zapis, to też tak chyba nie do końca tutaj będzie jasne dla wszystkich pracodawców. No bo myślę, że chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy no po godzinach pracy, żeby te kontrole nie odbywały się chyba po godzinach pracy pracownika, bo wtedy no to będziemy mieli tutaj myślę, że no naruszenie i restrykcji wynikających z tego przepisu. Także no jeżeli chodzi o przepisy dotyczące pracy zdalnej, to cały czas trwają jeszcze tutaj
konsultacje i mam taką nadzieję, że to zostanie wszystko szybko dobrze uregulowane, zrobione z rozsądkiem i z korzyścią dla obu stron stosunku pracy. Kolejnym zagadnieniem, które no jest tak naprawdę od początku roku się pojawia, bo od końca grudnia dotarła do Polski tak szczepionka na COVID i w związku z tym pojawiają się różne interpretacje dotyczące chociażby tak bonusów dla pracowników zaszczepionych. Teraz też pracodawcy mogą sami organizować tak punkty szczepień dla swoich pracowników, muszą spełnić oczywiście określone przesłanki. Dlatego też, żeby uniknąć tutaj takich naruszenia przepisów dotyczących równego traktowania pracowników, to stanowisko w tej sprawie, w sprawie tych bonusów, tak, dla zaszczepionych pracowników, również stanowisko w tej sprawie ogłosił PIP i tutaj no, Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że przyznanie dodatkowego dnia wolnego dla osób, które decydują się na szczepienia, nie narusza przepisów o równym traktowaniu. I też tutaj Inspekcja Pracy uważa, że po prostu to szczepienie jest dobrowolne i można zachęcić w ten sposób pracowników, żeby poddawali się szczepieniom. W związku z tym nie uważa, że udzielenie dnia wolnego z tytułu udania się na szczepienie jest naruszeniem przepisów o równym traktowaniu. Natomiast nie wypowiada się na temat tego, w jaki sposób finansować ten dzień wolny, tak? Bo wiemy o tym, że to jest no, coś, co nie wynika z żadna ta instytucja tego dnia wolnego z tytułu szczepienia dobrowolnego, nie wynika z przepisów. Za chwilę będę Państwu mówiła, tak, o tym, jaka jest podstawa. Więc tutaj no, nie ma też przepisów mówiących o tym, że w jaki sposób wypłacić gratyfikację finansową za ten dzień wolny. Oczywiście pracodawca, jeżeli będzie chciał udzielić takiego dnia wolnego, to będzie musiał ponosić również z tego tytułu konsekwencje finansowe, bo nie ma usprawiedliwienia, że tutaj za niewykonaną pracę nie należy się wynagrodzenie. Tak, to jest dzień wolny, który ma na celu po prostu danie się na szczepienie i nie jest on uregulowany w przepisach. Natomiast zwróćcie Państwo też uwagę na to, co jest na samym dole slajdu i takie jest też moje zdanie dotyczące tych dni wolnych. Absolutnie to nie jestem przeciwniczką szczepień, to proszę mnie o to nie podejrzewać, tylko chodzi mi o to, że to tak nie do końca będzie, nie będzie szło w kierunku naruszenia przepisów o równym traktowaniu. Moim zdaniem ci pracownicy mogą, niezaszczepieni, mogą się domagać również tych roszczeń finansowych od pracodawcy, ponieważ tutaj te szczepienia są nieobowiązkowe, w związku z tym, no, czy nie nastąpi tutaj jakaś dyskryminacja tychże pracowników. Na razie no, oczywiście nie ma tutaj żadnych wytycznych innych oprócz tego stanowiska, więc jeżeli pracodawcy taką decyzję podejmą, to jak najbardziej mogą się tutaj stosować stanowisko Inspekcji Pracy, że ten dzień wolny się mogą udzielić tego dnia wolnego i po prostu zastosować to. Kolejna propozycja, tak jak dzisiaj mówiłam, tych propozycji jest mnóstwo. Kolejna propozycja to jest propozycja tutaj partii PSL-u. Mówię tutaj o propozycji urlopu rodzinnego. Ten lider PSL uważa, że ta propozycja będzie pomocą dla kobiet, które chcą pozostać na rynku pracy i mają trudną sytuację rodzinną. Chodzi tutaj oczywiście o propozycję urlopu rodzinnego.
Ta propozycja ma dotyczyć takiego urlopu 12-miesięcznego, płatnego, która ma dotyczyć opieki nad chorymi rodzicami bądź urlopu na opiekę nad dzieckiem przez pracującą babcię lub dziadku. I tutaj w tym projekcie też jest taka możliwość, żeby wykorzystywać ten urlop bądź rok, bądź pół roku, kilka miesięcy, że będzie możliwość jego podzielenia na kilka części, tak jak nawiązanie na przykład do urlopu wychowawczego, tak? I ten urlop miałby być płatny na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego, czyli minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w tym roku jest 2800, jeżeli to będzie w przyszłym roku, zaraz Państwu powiem, bo już są informacje, tak? I oczywiście w tym czasie ta osoba przebywająca na tym urlopie rodzinnym zachowałaby ciągłość, jeżeli chodzi o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Taka propozycja idzie w kierunku tutaj, w kierunku tutaj rodziny i faktycznie może będzie miała poparcie i zastosowanie. Aczkolwiek jak ostatnio czytałam, zaraz powiem Państwu też o tych zmianach dotyczących urlopów ojcowskich, to 10% ojców, tak, skorzystało z tego urlopu ojcowskiego, więc tak naprawdę od momentu wejścia tam nie pamiętam, jaki okres został brany pod uwagę, ale nie jest to jednak, nie budzi to aż takiego zainteresowania wśród pracowników. Przejdźmy teraz do następnego zagadnienia. O tym już wcześniej Państwu mówiłam na poprzednim szkoleniu, o tym, że są projekty dotyczące tego, żeby uregulować badanie trzeźwości pracowników, tak, w pracy, tych, którzy stawiają się do pracy pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, bądź spożywają alkohol w trakcie świadczenia pracy. Wiemy o tym, że w obecnym stanie prawnym pracodawca nie może samodzielnie dokonywać takiej kontroli. Jest to nawet takie wykluczone w jakimkolwiek zawodzie, nie ma tutaj żadnych wyjątków taryfy ulgowej. Nawet takie wyrywkowe jakieś tam badanie alkomatem jest niedopuszczalne. Wiemy o tym, że praktyka wygląda inaczej, ale my mówimy dzisiaj o przepisach, w związku z tym dlaczego tak jest? Dlatego, że w artykule w kodeksie pracy, w artykule 22 z indeksem 1 litera B jest mowa o tym, że dane dotyczące zdrowia, a stan trzeźwości, nietrzeźwości jest stanem fizjologicznym, który zalicza się do kategorii danych dotyczących zdrowia, jest objęty ochroną wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych, tak, artykułu 9, i pracodawca tutaj może przetwarzać wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje za zgodą i z inicjatywy pracownika. Czyli bez zgody pracownika w obecnym stanie prawnym nie możemy go badać tutaj nawet ani wyrywkowo, ani samodzielnie pracodawca nie może dokonywać takiej kontroli trzeźwości. I no, trochę długo to trwa, bo te zapisy obowiązują już chyba 3 czy 4 lata, a tak naprawdę dopiero teraz są jakieś takie konkretne już projekty dotyczące tego zagadnienia. Obecnie można przeprowadzać badania trzeźwości pracownika w związku z zasadami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i tutaj macie Państwo zawartą tą procedurę, która obowiązuje obecnie, tak? Czyli obecnie na badania odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, tak bądź osoby przez niego upoważnionej, czy też pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się po prostu do pracy po alkoholu. Oczywiście tutaj nie tylko alkohol mamy na myśli, ale również te środki, tak, różne odurzające. I to badanie musi przeprowadzać uprawniony do tego organ, powołany do ochrony tego porządku publicznego, więc tutaj jest to na przykład policja, tak? Natomiast pobieranie krwi, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, czyli pobranie krwi w związku z
z potwierdzeniem tak, tego stanu musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, bo oczywiście tutaj zwróćcie Państwo uwagę na to, że to specjalnie podkreśliłam tą informację, ma to zapewnić wiarygodność wyniku badań. Bo wiemy o tym, że jeżeli pracownik będzie tutaj chciał dochodzić swoich roszczeń, że zostały naruszone jego prawa, no to najlepiej, żeby pracodawca miał dokumentację dotyczącą tego całego zdarzenia. Tak samo też, jeżeli dojdzie tutaj do rozwiązania stosunku pracy, zmiany pracownika, bo stawił się do pracy pod wpływem alkoholu, to pamiętajcie Państwo o tym, że nie wystarczy tylko dać takie oświadczenie woli, tylko musi być jakiś protokół, jakaś notatka ze zdarzenia, tak, najlepiej wezwanie policji, muszą być jacyś świadkowie. Po co to mówię? Mówię to dlatego, że z doświadczenia zawodowego wiem, że później, jeżeli dojdzie do postępowania przed sądem pracy, no to pracodawca będzie musiał udowodnić, że nie naruszył przepisów prawa pracy, tak? Że w żaden sposób cała ta procedura była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. To jest bardzo istotne tutaj, żeby mieć te informacje. Jeżeli chodzi o zaproponowane zmiany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, to pojawiły się one teraz z końcem maja i one zakładają, że pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia pracodawcy. Jest gro zawodów, w których winni pracownicy być badani, tak jest moje zdanie, a tutaj jest to nieuregulowane i tak długo ustawodawca z tym zwleka. I tak, kolejna informacja jest taka, że kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. No to wiemy o tym, bo ochrona dóbr osobistych pracownika wynika i z kodeksu pracy z artykułu 11, tak? Ale również też wynik w nawiązaniu tutaj jest przez artykuł 300 kodeksu pracy do kodeksu cywilnego. Mamy tam w artykule 23 z indeksem 1 kodeksu cywilnego definicję dóbr osobistych. W związku z tym to tutaj będzie, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, no to zawsze tutaj można się do tego odwołać. I kolejna przesłanka zakłada, że kontrola trzeźwości będzie obejmowała badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, polegające na stwierdzeniu obecności albo braku alkoholu w organizmie. Czyli po prostu nie będzie trzeba tutaj, będzie można używać inne te alkomaty. Oczywiście wszystko musi być poparte legalizacją. Następnie informację tą wskazującą na obecność alkoholu w organizmie pracodawca będzie przetwarzał wyłącznie dla celów, dla których została zabrana. No wiadomo, że nie może zrobić tutaj jakiegoś użytku, nie mogą osoby trzecie o tych informacjach się dowiedzieć. I będzie przechowywał w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia jej zebrania. Specjalnie to Państwu tutaj wyduściłam czerwonym drukiem, żeby zwrócić Państwa uwagę, że za naruszenie przepisów dotyczących porządku pracy taka kara upomnienia bądź nagany w kodeksie pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jest przechowywana przez rok czasu w aktach osobowych pracownika. Natomiast tak ważne wykroczenie, nie można powiedzieć, bo to nie jest wykroczenie, bo taka informacja dotycząca tego, że ten pracownik tak być może, bo oczywiście będą to też informacje, że no, nie wykaże tego alkoholu tak, w organizmie, ale no, tutaj jest krótszy okres obowiązywania. To tak jak wiecie Państwo, w przypadku, jak ostatnio prowadziłam szkolenie z zakresu czasu pracy i czasu pracy w godzinach nadliczbowych i była mowa co jest bardziej chronione prawem, czy praca w sobotę, czy praca w niedzielę. No to wiemy o tym, że sobota nie jest dniem świątecznym, ale aczkolwiek większe ma tutaj umocowanie prawne niż niedziela. Także tak to tutaj ten zapis dlatego tak wypuściłam, żeby tak na to Państwu zwrócić uwagę.
Następnie grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, metodę kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia będzie ustalony w układzie zbiorowym bądź w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. Czyli ustawodawca tutaj nakazuje takie informacje uregulować, jaka będzie metoda kontroli i w jaki sposób będzie przeprowadzona ta kontrola w zakładzie pracy. Oczywiście we wszystkich grupach, które mają być objęte tą kontrolą, tak? Bo może być tak, że tutaj pracodawca sobie tylko jakąś tam konkretną grupę, mając wiele grup tych stanowisk tak, pracowniczych, no, obejmie tylko jedną grupę pracowników, którzy świadczą pracę i narażają na chociażby na przykład kierowców, tak? Jeżeli chodzi o kolejne przesłanka, to pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że jest to taka sama informacja, jaka jest zawarta przy zmianie zapisu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, tak? Czyli będzie ona wprowadzona na takiej samej zasadzie i tutaj pracownik nie będzie mógł się powołać na nieznajomość takiego zapisu, bo będzie musiał zostać poinformowany i tutaj najczęściej ja zawsze mówię, że trzeba po prostu odebrać oświadczenie na piśmie, że zapoznałem się z obowiązującym tak zapisem takim czy tam regulaminem pracy, czy obwieszczenia, czy układem zbiorowym obowiązującym u danego pracodawcy. I tutaj informacja jeszcze na koniec tego, projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2021 roku, więc to czekajmy, mam nadzieję, że się to nam uda. Kolejna nowość, kolejne tutaj zmiany, które, ale te zmiany są związane z tym, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej i musimy dostosować nasze przepisy do przepisów unijnych i na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów wprowadza zmiany związane z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym. I te zmiany będą dotyczyły, zgodnie z tą oczywiście dyrektywą, no, wszystkie państwa Unii Europejskiej muszą wdrożyć te zmiany do 2 sierpnia 2022 roku, czyli mamy jeszcze tak ponad rok czasu do tego, żeby wprowadzić te zmiany. Czego mają dotyczyć te zmiany? Znowu ponowna regulacja urlopu ojcowskiego w wymiarze 10 dni roboczych, który przysługuje z okazji narodzin dziecka pracownika. Następnie urlopu rodzicielskiego w minimalnym wymiarze 4 miesięcy do wykorzystania przez osiągnięcie przez dziecko określonego wieku maksymalnie 8 lat, przy czym 2 miesiące urlopu rodzicielskiego muszą być wykorzystane przez ojca i nie podlegają przeniesieniu na drugiego rodzica, tak? Czyli do tej pory nie ma, ta regulacja wyglądała inaczej, a tutaj Państwo musicie zwrócić na to uwagę, że nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica, czyli musi być wykorzystany, tak? Następna zmiana dotyczy urlopów opiekuńczych i tutaj w wymiarze 5 dni roboczych w roku umożliwiającym zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Taki urlop również ma być, czyli przepisy unijne mówią nam o zmianach dotyczących urlopów rodzicielskich, ale też pamiętajmy to, co powiedziałam wcześniej, czyli zmiany dotyczące tego urlopu rodzinnego, tak? Wprowadzenia tego urlopu rodzinnego, bo tutaj my mówimy o zmianach, a tam będzie to nowość, będzie to wprowadzenie tego urlopu, tak, 12-miesięcznego dla tych osób, które na podstawie tego projektu PSL. Więc tutaj mamy jeszcze troszeczkę czasu, ale ustawodawca już się przymierza do tych zmian, żeby je wykonać zgodnie z dyrektywą unijną. Następnym
Następną taką nowością, to co Państwu wcześniej mówiłam, że ZUS tak bardzo rozszerza swoje zadania, bo kolejne nowości dotyczą właśnie propozycji ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował zmiany w zakresie nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wypłaty z ubezpieczeń społecznych. Wiemy o tym, że obecnie obowiązujące przepisy mówią o tym, że prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia, tak? Tam zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, to ten okres tam wynosił 30 dni. Tutaj Państwu dla przypomnienia na slajdzie zawarłam, tak? 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, 90 dni w przypadku nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i wiemy o tym, że otrzymanie tego zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego nie jest uzależnione od opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe i przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia. I te nowe zaproponowane zmiany mają tutaj zmienić ten okres wyczekiwania, dotyczący okres nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego. I ten okres wyczekiwania ma wynosić 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, natomiast 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. No, jaki ma cel tutaj ta zmiana? No, ta zmiana zaproponowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma po prostu zapobiegać nadużyciom i zracjonalizować wydatki. Tak tutaj opiniują fachowcy ZUS proponujący tą informację, żeby proponujący to wprowadzenie tego okresu wyczekiwania, tak, dłuższego. No, czy to faktycznie zapobiegnie nadużyciom? No, może i tak, może to mają jakiś cel. Aczkolwiek i tak wiemy o tym, że w przypadku tutaj pracowników mamy jeszcze artykuł, tak, 97 mówiący, tak dobrze mówię, 97 mówiący o tym, że my mamy, jeżeli nie będzie tego okresu wyczekiwania, jeżeli to jest nowa praca, pracownika nie był wcześniej, nie miał tego ubezpieczenia, no to i tak wiemy, że przez 30 dni pierwszych on nie nabędzie prawa do wynagrodzenia chorobowego. Kolejnym planem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czytam, jest automatyzacja obsługi płatników składek i wypłaty zasiłku. Zakład chce przyjąć wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych. No, dodatkowo również ZUS chce zaproponować, żeby te zasiłki były wypłacane na podstawie zwolnień lekarskich lub informacji o udzielonym urlopie macierzyńskim bez konieczności wypełnienia wniosków. Czyli nakłada na siebie dodatkowe obowiązki, a jednocześnie ściąga, bo nie będziemy musieli wypełniać dodatkowych wniosków, chociażby w przypadku na przykład ustania stosunku pracy, kiedy były pracownik przebywa nadal na zwolnieniu lekarskim, musi za każdym razem ponawiać, tak, wniosek. Nie wystarczy już złożenie tego zwolnienia do ZUS-u, które wpłynie do ZUS-u i ZUS to tak naprawdę widzi, że jest to zwolnienie, to i tak musi być to poparte, żeby otrzymał pieniądze, to musi być to poparte złożonym wnioskiem o wypłatę tego zasiłku chorobowego. Więc tutaj ZUS chce po prostu przejąć te obowiązki wypłaty zasiłku i jednocześnie wyłączyć ten obowiązek składania wniosków. I kolejnym planem jest również to, że ZUS chce przejąć obowiązek ustalania wysokości składek oraz zgłaszania i wyrejestrowania z ubezpieczenia. To są kolejne takie propozycje ZUS-u. To są dopiero propozycje na etapie takiej, że wpłynęły takie propozycje, natomiast jeszcze nie ma tutaj żadnych projektów, nie prowadzi się tutaj szeroko w tym kierunku. I
kolejnym zagadnieniem jest zagadnienie dotyczące znowu szczepień, tak? Czy należy się dzień wolny za pracę? Mówiłam Państwu, że powiem tą informację wcześniej dotyczącą tego dnia wolnego. Wcześniej Państwo wiecie, że było stanowisko Inspekcji Pracy, tak? Mówiące o tym, że może pracodawca udzielić dnia wolnego, aczkolwiek nie wynika to wprost z przepisów. I teraz chciałabym Państwu tutaj zaprezentować te przepisy. Jest to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki w sprawie sposobu sprawiania obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, w którym to zobowiązuje pracodawców do zwolnienia od pracy pracownika na czas potrzebny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, czyli obowiązkowych szczepień ochronnych. Wiemy o tym, że jest tam kalendarz szczepień i w związku z tym pracodawca jest zobowiązany na tylko w takim przypadku zwolnić pracownika na ten czas. Jeżeli pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych, to tutaj zgodnie nawet z odpowiedzią Ministerstwa Pracy i Polityki COVID-19 nie został wpisany jeszcze na listę szczepień obowiązkowych, dlatego też pracodawca tutaj nie ma obowiązku zwolnienia pracownika na ten okres, aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałam, zgodnie ze stanowiskiem może dokonać tego i tutaj nie naruszy zasady równego traktowania zatrudnienia, tak? Czyli ta nieobecność będzie obecnością usprawiedliwioną, oczywiście niepłatną, bo tak to też wynika tutaj z tychże podstaw prawnych, które Państwu podałam. Myślę, że ten temat jest już poruszany gdzieś tam nawet przeze mnie w mediach naszych tutaj lokalnych, gdzie udzielałam informacji na ten temat i pewnie Państwo gdzieś tam również to słyszeliście. Kolejną taką możliwością dotyczącą, cały czas znowu kręcimy się tutaj przy tej naszej pandemii, przy przepisach dotyczących właśnie pandemii. Do Sejmu też trafił kolejny projekt nowelizacji ustawy o COVID-19. Ta ustawa też jest nowelizowana, że już chyba po prostu tam tych literek jest tak dużo, że czasami aż trzeba 3 razy przeczytać, żeby wiedzieć, na który się dokładnie przepis powołać. Ale tutaj chodzi o zawieszenie zwolnień z powodu absencji chorobowej, ale chodzi o absencję chorobową związaną z COVID-19. Tutaj grupa parlamentarna Lewicy chce zaproponować taką nowelizację, że jeżeli pracownicy podczas pandemii, jeżeli są chorzy z powodu absencji chorobowej w czasie pandemii, to żeby nie, to nie było podstawą rozwiązania stosunku pracy. Ale też również posłowie proponują tutaj jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzenia, 100% wynagrodzenia na chorobowym i do 3 dni na L4 na podstawie oświadczenia pracownika. Aczkolwiek to pierwsze to jest pewnie finansowo będzie trudne do zrealizowania, to ta druga propozycja w kuluarach gdzieś tam jest dobrze postrzegana zarówno przez tutaj przez pracodawców, a szczególnie przez pracowników, żeby na podstawie oświadczenia jednak pracownik mógł nie przyjść do pracy z powodu złego samopoczucia. Idziemy tutaj chyba w kierunku Stanów Zjednoczonych, gdzie to jest normalna normalność, tak? Że pracownik jak jest, ma katar, jest chory i tak dalej, nie przychodzi do pracy i jest to, zwraca po prostu taką informację zwraca się z taką informacją do swojego pracodawcy. Natomiast nie wiem, czy takowe zmiany wprowadzone w naszych przepisach i w naszej mentalności nie będą tutaj nastręczały jednak dużych nadużyć z punktu widzenia pracowników. Aczkolwiek nie chciałabym tutaj wypowiadać się tak negatywnie na ten temat.
Następnym też taką nowością wprowadzoną w ramach Nowego Ładu jest nowe uprawnienia Inspekcji Pracy. To uważam, że powinno już dawno, była nowelizacja ustawy Państwowej Inspekcji Pracy artykuł 10, tam nowe obowiązki inspektorów pracy dotyczące tych umów, kontroli umów zlecenia i też można było w tym czasie wprowadzić takie nowe prawa inspektorów pracy, dotyczące tego, że inspektor pracy będzie mógł w drodze nakazu administracyjnego zobowiązać pracodawcę do przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę bez kierowania sprawy do sądu, czyli nie będzie trzeba kierować sprawy do sądu, czyli nie będzie tej dodatkowej procedury, tego długiego czasu wyczekiwania na procesy, całej tej dokumentacji związanej z tworzeniem tego wniosku o ukaranie i tak dalej, będzie to się odbywać szybciej i myślę, że z korzyścią dla pracodawców. Jeżeli idzie o inspekcję pracy, to jeszcze za czasów przedpandemicznych, jak ja to określam, Inspekcja Pracy prowadziła różne ogólnopolskie akcje, tak, typu pierwsza praca, typu bezpieczna praca i tak dalej. I obecnie, mimo to, że jest ten okres pandemii, inspektorzy pracy mają również rozpoczęli ogólnopolską akcję dotyczącą kontroli na małych budowach. Wiemy o tym, że najczęściej na małych budowach dochodzi do wypadków. Niejednokrotnie są to wypadki śmiertelne i jest tak duża ta wypadkowość, w związku z tym Inspekcja Pracy podjęła taką akcję i będzie prowadzić kontrolę, i tutaj zwróćcie Państwo uwagę na ten zapis, że będą te kontrole w różnych godzinach, bo często słyszałam takie informacje, że inspekcja pracy przychodzi tylko rano, no bo tak też pracują inspektorzy pracy, ale nie tylko rano. Tutaj inspektorzy mają przeprowadzać kontrolę w różnych godzinach, także w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz podczas weekendów, tak, bo wiemy o tym, że grupa pracowników świadczy jednak pracę również w weekendy, jak muszą tam wykonać terminowo jakieś prace na budowie. Tu chodzi właśnie przede wszystkim o zabezpieczenie tych pracowników, którzy wykonują pracę na wysokościach, tak? Czyli nie są oni często idziecie Państwo ulicą i widzicie, jak odbywają się te prace, tak? Pracownicy są niezabezpieczeni przed upadkiem, nie mają odpowiedniego sprzętu, nie mają też środków ochrony osobistej. Często bywa to tak, że pracodawca ich to wyposaża, a oni po prostu w cudzysłowie na własne życzenie tego nie zakładają i nie robią tego, a nieraz jest tak, że no niestety pracodawca szybko i dochodzi do przez ten pośpiech i brak kontroli ze strony pracodawcy. No dochodzi, może dojść do właśnie do jakichś takich zagrożeń wypadkowych, bądź jeszcze gorszych tutaj śmiertelnych wypadków. Także taka akcja również jest i to również tutaj warto sobie o tym pamiętać. Kolejna taka zmiana, ja już o tym mówiłam Państwu, jak pamiętam, chyba w 2018 roku, jak mieliśmy takie szkolenie dotyczące tych propozycji zmian i tam mówiłam, że już wtedy były takie pokusy do tego, żeby wydłużyć urlop dla pracowników, tak, do 30 dni tam. I teraz tak, cały czas przez te ostatnie dwa lata, cały czas no, toczą się tutaj dyskusje dotyczące tego wydłużenia urlopu i jest kilka propozycji oczywiście. Może to być tak, że zostanie wydłużony ten urlop do 31 dni urlopu dla wszystkich zatrudnionych. I ten pomysł oczywiście spotkał się z stanowczym sprzeciwem pracodawców. Wiemy dlaczego, prawda? No jest to jednak o te 5 dni wydłużenie, to jest dużo. Następnie jest też propozycja druga, wydłużenia o 5 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników mających staż pracy powyżej 30 lat. I kolejne 26 dni urlopu dla wszystkich bez względu na staż pracy, czyli zrównanie wymiaru urlopu do jednej cyfry, czyli dla wszystkich taka sama liczba. Ta zmiana urlopów
Ona ma być wprowadzona, te zmiany mają być wprowadzone włącznie z tymi zmianami dotyczącymi pracy zdalnej, więc no, poczekamy, zobaczymy jak to będzie, bo tak jak już Państwu mówię, że te propozycje są już no, od dobrych tam 2 lat pojawiają się, więc może faktycznie dojdzie do tej zmiany. Jeżeli chodzi o urlopy, to jeszcze kolejna zmiana ma by dotyczyć urlopu dla samozatrudnionych. Tutaj w kwietniu również wpłynął taki projekt dotyczący zmiany kodeksu pracy i ustawy prawo przedsiębiorców. To, co Państwu mówiłam, czyli znowu wracamy do tej definicji pracownika, zmiany. I ona miałaby wejść również w życie 1 stycznia 2022 roku. I zmiany te mają dotyczyć między innymi osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przyznawania im prawa do urlopu wypoczynkowego oraz możliwości dobrowolnego, krótkotrwałego zawieszenia działalności na czas tego urlopu. Czyli ustawodawca chciałby tutaj wprowadzić prawo do urlopu całorocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego właśnie dla tych osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. I tutaj jest propozycja taka, że ma być to wymiar urlopu ma wynosić 14 dni. I pytanie jest oczywiście w uzasadnieniu tego projektu oczywiście nie wskazano, dlaczego to ma być te 14 dni, a nie na przykład 26, tak jak dla wszystkich zatrudnionych, jak była propozycja z tego poprzedniego, macie Państwo tutaj na tym poprzednim slajdzie, tak? Że dla wszystkich bez względu na staż pracy. Tutaj ma być i też no, w tej propozycji nie ma też informacji, kto miałby finansować ten urlop, tak? I w jaki sposób i dlaczego właśnie miałoby być takie rozróżnienie, że osoby samozatrudnione mają 14 dni urlopu, a nie 26, skoro prawo do urlopu posiadają pracownicy w wymiarze 20-26 na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy. I tutaj no, w tej sytuacji też przyznanie tego urlopu tym osobom samozatrudnionym mogłoby być uzależnione od okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Tego też, takich informacji też nie ma, czyli jak długi okres prowadzenia działalności, czy od początku będzie prowadzenia działalności. Najbardziej, największe pytania tutaj dotyczą przede wszystkim tego, że pracownicy, kto będzie finansował ten urlop i w jaki sposób będą opłacane składki, czy te składki będą opłacane tak jak na zasadzie przebywania na urlopie wychowawczym, tak? Czy no, nie ma tutaj regulacji, projekt tego nie zakłada. W związku z tym warto tutaj też zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o kolejną nowość, która jest bardzo tutaj popierana przez naszego prezydenta, to chodzi o emerytury stażowe. One już się pojawiły w 2015 roku ta propozycja. Wiemy o tym, że obecnie w naszym kraju ten wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65, dla kobiet 60. No i musi, i ten staż pracy wpływa na oczywiście nasz staż pracy będzie wpływał na wysokość naszej emerytury, tak? Obecnie ten staż ubezpieczeniowy dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25. I propozycja jest taka, że jeżeli chodzi o emerytury stażowe, to mają one polegać na tym, że będzie przysługiwało na kobietom po 35 latach pracy bez względu na wiek, natomiast mężczyznom po 40 latach pracy bez względu na wiek. Jeżeli chodzi o te emerytury stażowe, to tutaj no, trwają bardzo długie takie kontrowersyjne wręcz rozmowy, bo przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli pracownicy będą odchodzić na wcześniejsze emerytury, to w tej chwili już tutaj fachowcy ustalili, że będzie to emerytura na wysokości 1000 zł netto, więc przy obecnym stanie cen w sklepach będzie się takiej osobie trudno utrzymać za taką kwotę. W związku z tym no, zobaczymy tutaj, jak te propozycje zostaną przyjęte. Tak jak Państwo już widzicie, trwają od 2015 roku chęci wprowadzenia tych zmian. No, zobaczymy, co czas pokaże.
z nowości tych takich, które nam obiecał ustawodawca, to tyle. Teraz chciałabym przejść do przedstawienia Państwu najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego. Tu będzie to, no już nie wiem, jak tam z czasem stoimy, ale będzie to króciutko już, także myślę, że tutaj te informacje na pewno się Państwu przydadzą, jeżeli macie do czynienia z pracownikiem mobilnym. Jeżeli chodzi o pracowników mobilnych, to już orzeczenie takowe było w 2014 roku, w 2008 roku i teraz znowu pojawiło się to zagadnienie i trafiło do Sądu Najwyższego, ponieważ pracownik zatrudniony na stanowisko specjalisty do spraw kontroli obiektów na obszarze całego województwa wystąpił do Sądu Pracy o wypłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, za dodatek za pracę pożonocną, za dietę oraz należności z tytułu nieopłaconych kosztów podróży służbowych. Pracodawca, podczas zatrudnienia pracodawca uznawał, że za moment rozpoczęcia pracy przyjął bezpośrednio przystąpienie powoda do kontroli obiektu w danej miejscowości i jako zakończenie oczywiście tej pracy to również tą godzinę zakończenia kontroli w tym danym miejscu. Natomiast nie uwzględnił do czasu pracy przejazdów pracownika pomiędzy kontrolowanymi obiektami i tego czasu dojazdu na pierwszą kontrolę. I w związku z tym Sąd Najwyższy wyrokiem z 24 lutego 2021 roku, więc tak zwana świeżynka, stwierdził, że zwróćcie Państwo tutaj uwagę, bo zawarł tak jakby dwie tezy z dwóch wyroków, które już zapadły wcześniej. Pierwszy wyrok dotyczy właśnie tego sprawy dotyczącej 2014 roku, w której Sąd Najwyższy wskazał, iż czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego konieczne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy. Następnie, jeżeli chodzi o pracowników handlowych, pracowników mobilnych, tutaj długo były różne niejasności dotyczące tego, czy zaliczać, w jaki sposób zaliczać czas pracy tym pracownikom, którzy nie mają tak zwanego biura, a przemieszczają się samochodem służbowym z domu do miejsca świadczenia tej pracy. To tutaj w 2008 roku już pojawił się również wyrok Sądu Najwyższego, w którym to Sąd Najwyższy uważa, że czas pracy pracownika handlowego rozpoczyna się od wyjazdu z jego miejsca, z jego mieszkania w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, czyli tak zwanego biura nie ma. I następnie a praca polegała w całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, co do których pracownik dojeżdża samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania. I w tym momencie mamy tutaj sprawę jasną, bo już wiemy o tym, że będzie to, jeżeli nie ma takowego biura, to będzie to ten czas dojazdu do tego miejsca będzie uznawany za czas pracy. Jeżeli macie Państwo takie sytuacje, to możecie tutaj powołać się na ten wyrok, sygnaturkę również na Państwu załączyłam. Kolejny wyrok Sądu Najwyższego dotyczy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W końcu zapadł wyrok i bardzo pocieszające jest to, że pracownik, dla mnie to jest zawsze tutaj, że pracownik wystąpi o nadgodziny dopiero po rozpoznaniu stosunku pracy. No dobrze, może faktycznie wcześniej nie chciałby tutaj dochodzić takich swoich praw i roszczeń, i żeby mieć konflikt z pracodawcą, bo wiadomo, że w sądzie no to już nie jest to atmosfera przyjazna dla obu stron, bo jedna i druga strona chce udowodnić swoje racje. No ale tutaj, jeżeli chodzi o ten wyrok, to sąd uwierzył pracownikowi, tak, pracownik zajmował się holowaniem uszkodzonych pojazdów i wyliczył swoje nadgodziny na kwotę 33 tysięcy i taka kwota została na podstawie orzeczenia sądu przyznana pracownikowi.
ale zwróćcie Państwo uwagę na to, na jakiej podstawie zostało to uznane. Jako dowód przedstawił on własnoręczne zapiski dotyczące godzin pracy, czyli nie ewidencję czasu pracy, bo pracodawca tutaj niestety nierzetelnie prowadził ewidencję czasu pracy, a pracownik po prostu z własnej inicjatywy notował w swoim notesiku godziny pracy, w których pracował, i to na etapie sądu, dlatego ja zawsze powtarzam, że warto mieć takie zapiski swoje, bo na etapie postępowania sądowego to może być, okazać się głównym dowodem w niniejszej sprawie. Także tutaj Państwo na kolejnym slajdzie macie całą tą procedurę, jak to przebiegało w tym sądzie, ale chodzi, najważniejsze jest to, że sąd apelacyjny, do którego ta spółka się odwoła, utrzymał ten wyrok w mocy, w związku z tym tutaj były pracownik otrzymał 33 tysiące na nadgodziny, bo pracodawca, mimo to, że zakwestionował ten sposób prowadzenia ewidencji pracy przez pracownika, sam nie wywiązywał się, nie podjął decyzji, żeby prowadzić tą ewidencję czasu pracy. I no niestety tutaj sąd dał wiarę pracownikowi. Także taka informacja również ma miejsce. I jeżeli chodzi o te najnowsze wyroki, to by było na tyle. I jeszcze ostatnie takie zagadnienie chciałam poruszyć, ponieważ to w przeciągu w zasadzie w tamtym tygodniu pojawiła się już informacja dotycząca, bo wiecie Państwo, że do 15 września musi być już ustalona ta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. I tutaj to wynagrodzenie wiemy, że w tym roku wynosi 2800, tak? Minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30, natomiast jest propozycja wzrostu wynagrodzenia do 3000, a stawka godzinowa do 19,60. I już właśnie 15 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycję w tej sprawie. Teraz trafią one do negocjacji z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego i będziemy czekać na wzrost tej kwoty, czyli ta kwota może wzrosnąć o 200 zł, tak, od obecnej kwoty i o 1,30 zł, jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie godzinowe dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. No poczekamy, bo wiemy o tym, że ze wzrostem tej płacy minimalnej pracodawcy będą musieli tutaj też i wszystkie inne wypłacać podwyższone, chociażby dodatek za pracę w porze nocnej, tak? Czy też zmienić zapisy umów o pracę dotyczące, jeżeli nie mają tam regulacji dotyczącej, że pracownikowi należy się wynagrodzenie minimalne, tak, ogłoszone przez GUS w danym roku kalendarzowym, to wtedy nie trzeba zmieniać tego zapisu umowy w umowach o pracę. Tak jak Państwo zauważyliście, na pewno było dosyć dużo tych różnych nowości. Postaram się wybrać te najbardziej takie, które będą dotyczyły prawa pracy i będą dotyczyły pracodawców i pracowników i dotkną ich bardzo mocno, szczególnie tych pierwszych. I no, czekamy na te zmiany, czekamy z niecierpliwością, ja szczególnie czekam na zmiany dotyczące urlopów i dotyczące przede wszystkim uregulowania te instytucji pracy zdalnej w końcu i też przede wszystkim czekamy na te przepisy dotyczące kontroli trzeźwości w zakładach pracy, bo to też jest duży problem. Myślę, że tutaj, jeżeli macie Państwo pytania, to zapraszam teraz do pytania. Do zadawania pytań dotyczących właśnie tego, co tutaj Państwu przedstawiłam. I dziękuję w takim razie za uwagę. Nie wiem, czy macie Państwo jakieś pytania, to proszę napisać na czacie. Mogą też Państwo włączyć. A, tak, można tak. Zadać sobie to pytanie. Jeżeli jest cisza i nie ma pytań. Adela, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze szkolenie. Państwu dziękuję za obecność. Było to ostatnie szkolenie przed wakacjami. Ten okres wakacyjny to jest taki moment, gdzie Centrum Biznesu zwalnia z ofertą szkoleniową. Zobaczymy się z pewnością we wrześniu. Śledźcie
drodzy Państwo, naszą stronę internetową koszaliński serwis gospodarczy biznes.koszalin.pl. O, mamy jakieś pytania na czacie. Tak, nagranie będzie dostępne, jak tylko się nam skonwertuje i nasz kolega informatyk już je udostępni na YouTubie. Prześlę Państwu, tak jak zawsze, link do nagrania i będziecie mogli wrócić do tych zagadnień, o których dzisiaj Aldona Państwu mówiła. Bardzo dziękuję za takie. Jeżeli nie macie Państwo już pytań takich natury merytorycznej, zakładam, że Aldona wszystko Państwu doskonale, jak zawsze, objaśniła. I życzę Państwu, jak to wszystko będzie w życiu, to dopiero będzie. Dopiero się zacznie, bo nie będzie jeszcze praktyki, więc trudno jest odnosić się i wszyscy pewnie będziemy mieli problemy interpretacyjne i będziemy tutaj czekali na wykładnie na szczeblach ministerialnych, ale zobaczymy, co to będzie. Póki co, drodzy Państwo, myślimy o wakacjach, cieszmy się tym słońcem, odpoczywajmy i do zobaczenia we wrześniu. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję Państwu, życzę miłych i bezpiecznych wakacji, dużo zdrowia i do zobaczenia mam nadzieję. Dziękuję serdecznie za tak miłe komentarze, one są na pewno bardzo mi pomocne, no bo wiemy, że wtedy budują nas do działania. Tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia.